1 września 1939 roku to data pamiętna dla naszej ojczyzny. Wspomnę, że jako mały chłopiec zawsze, jeśli byłem na cmentarzu, byłem prowadzony przez mojego ojca na grób tych, którzy zginęli w 1939 roku, dokładnie 4 września. Witam więc dziś na mszy świętej, którą sprawuję za poległych w obronie ojczyzny, prosząc o życie wieczne, ale równocześnie za żyjących, aby Pan Bóg im błogosławił, by jak najdłużej byli świadkami ku przestrodze dla przyszłych pokoleń. Witam poczty sztandarowe i witam wszystkich, którzy przybyli na tę mszę świętą i chwilę refleksji. Kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej jest okazją do wielu spotkań. Najpierw z tymi, którzy jeszcze żyją, ze świadkami tamtych tragicznych wydarzeń. Papież, który doświadczył skutków podwójnej okupacji, hitlerowskiej, niemieckiej i sowieckiej, ze szczególną mocą podkreślał, że jedną z wielu przyczyn wybuchu II wojny światowej i jej konsekwencji, deptania człowieka i jego praw, było systematyczne i konsekwentne wyrzucanie Boga i wiary z życia ludów Europy. W sposób szczególny dokonało się to u naszych sąsiadów z zachodu i ze wschodu. Hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja obrały ten sam kierunek. Budowanie państwa bez odniesienia do Boga, a nawet przeciw Bogu, z pogwałceniem dekalogu doprowadziło do zniszczenia człowieka, podeptania człowieka i jego praw. Niezwykle wymowna jest także lektura cmentarzy, ale także wizyty w miejscach kaźni, tam gdzie były obozy koncentracyjne. Niecałe 2 tygodnie temu nawiedziłem Palmiry, niesamowite miejsce. I historia, i dramaty, jakie się tam rozgrywały. Dziś, kiedy wspominamy dramat II wojny światowej i rozmyślamy o tym, do czego może doprowadzić odrzucenie wszelkiej więzi z Bogiem i biblijnego prawa moralnego, czynimy to w trosce o jutro Europy i świata, o pokojowe istnienie narodów. Istnieje obowiązek wyciągania wniosków z przeszłości. Przylgnijmy więc na nowo do ciepłej ręki Boga, jak mówił Sołżenicyn. Wszak prawdziwy pokój jest darem Bożym. Powracajmy do Ewangelii. Wróćmy do prawdy, miłości i dobra, o których mówi dekalog. Niech pokój zamieszka zwłaszcza w duszach nowych pokoleń. Stańmy się odważnymi i pokornymi sługami pokoju opartego na sprawiedliwości, prawdzie i miłosierdziu. Bracia i siostry, trzeba wszystko uczynić, aby ten pokój był zachowany. Jak powiedziałem, kiedy poznaje się okropności wojny, tym bardziej mamy świadomość, jak wielkim dobrem jest pokój. I trzeba wszystko czynić, aby ten pokój ocalić, póki jeszcze nie jest za późno.